sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem Paweł Rakowski. Witam Cię serdecznie, Paweł. Witam Państwa. Jeżeli jest z nami Paweł, nie będzie wielką tajemnicą, porozmawiamy o Izraelu i jego sąsiadach. Paweł, dzisiaj chciałbym Cię zapytać, bo masa informacji dociera do nas z Izraela dotyczących Libanu. Pojawiają się artykuły, które sugerują, że władze Izraela, dokładnie premier Netanyahu, dąży do eskalacji konfliktu z Hezbollahem i ewentualnego wkroczenia do Libanu. Jakie informacje masz Ty? Czy my obserwujemy stałe napięcie w tym regionie, czy płyną do nas jakieś takie niebezpieczne sygnały i może kolejny konflikt właśnie w tym rejonie czeka nas w najbliższych tygodniach? To znaczy wojna na odcinku Izraela z aktywami szyickimi, ponieważ to trzeba jak rękę, prawda? Na Bliskim Wschodzie zawsze wszystko jest razem. Ona się rozpoczęła 8 października i ona jest wielofrontowa i z tym też trzeba się liczyć, że chociażby na początku media głównie zwracały uwagę na Gazę i tak jakby cała ta uwaga miała być kierowana wyłącznie na Gazę. To było też między innymi spowodowane dlatego, żeby nie było paniki na świecie, jak i też paniki w samym Izraelu. No bo sytuacja jest o wiele bardziej poważniejsza niż to się w mediach mówi. Oczywiście ta powaga tej sytuacji wcale nie musi w coś ognistego ewoluować, ponieważ tak właściwie nikomu na tym nie zależy. Ale jak wojna trwa, to wiadomo, że rzeczy po prostu są dynamiczne i ulegają stałym różnym napięciom, emocjom i tutaj akurat jeśli chodzi o odcinek libański, on jest wielowątkowy, to znaczy z jednej strony Hezbollah włączył się do wojny i jest częścią tej wojny i ta wojna jest. Wiemy też, co Izrael się domaga. Izrael domaga się tego, żeby Hezbollah wycofał się za rzekę Litani, czyli około 40 kilometrów od granicy z Izraelem, żeby tym samym wypełnił rezolucję ONZ 1701. Oczywiście Nasrallah to wyśmiał, ponieważ Izrael sam nigdy żadnych rezolucji nie zastosował względem siebie, tak więc tutaj jest to trochę takie śmieszne, że Izrael oczekuje od szyitów, żeby akurat to wypełnili, ale fakty są takie, że najprawdopodobniej, jeśli chodzi o jakąś irańską koncepcję wobec tej wojny, to nie ten brylancik, jakim jest Hezbollah, ma przyjąć na siebie ciężar tej szyickiej odnogi obecnej wojny, tylko raczej rebelianci Huti w Jemenie. Jest to związane między innymi tym, że Hezbollah jako organizacja, ona ma na celu kilka rzeczy, ale żadna z nich nie jest związana z Palestyną. I to też trzeba brać pod uwagę, że Hezbollah zaangażował się w tą wojnę po to, żeby odciążyć albo raczej zaabsorbować uwagę armii izraelskiej. No ponad 100 tysięcy żołnierzy izraelskich jest na odcinku północnym, czyli że Izrael nie może stosować rotacji, nie może, no jest po prostu tutaj budżet Izraela po prostu pęka w szwach, albo raczej już praktycznie nie istnieje. To akurat są bardzo ważne elementy. Oczywiście jeśli trzeba wziąć pod uwagę to, że Izrael wcale nie ma nieograniczonych środków finansowych ani materiałowych do prowadzenia wojny. Kolejna rzecz jest taka, że Hezbollah poprzez tą wojnę chce jakby odbudować swoją reputację w świecie arabskim, która jest bardzo, ale to bardzo nadwątlona tym, co oni robili w Syrii. Ponieważ w Syrii no Hezbollah tak właściwie no, tych sunnitów tam dość mocno przyczesał i w Iraku w sumie też. I dlatego też widzimy taki nawrót pewnych sympatii, pewnych nadziei związanych wobec Hezbollahu odnośnie obecnych wydarzeń. Tym bardziej, że akurat Hezbollah tak fajnie to kontrastuje. To znaczy z jednej strony jest rzeźnia w Gazie, a z drugiej strony no, tak jakby pozwala sobie naprawdę na bardzo dużo względem odcinka izraelskiego. Tutaj wszyscy oczywiście żyliśmy tym, że w Dahii, czyli w dzielnicy Hezbollahu, został zamordowany Al-Ruri, decydent Hamasu, no ale to tak w sensie to zostało takie, to był gość Hezbollahu, tak więc to tak trochę jest upokarzające, ale Hezbollah się odgryzł, to znaczy zaatakował tajemną górę Meron. Ta góra Meron jest ważna dla kabalistów, ale też przede wszystkim tam jest infrastruktura radarowo-nasłuchowa,
Popowa oraz też zdaniem komentatorów dość dużo przez te obiekty tam na tej górze Izrael koordynuje ataki lotnicze i dronowe na odcinku syryjskim, irackim i libańskim. No widzimy, że uszkodzenia tam ponoć są bardzo poważne, ale to wcale nie powstrzymuje Izraela od tego, żeby dalej tam krążyć na tych terenach. Natomiast dzisiaj doszło do takiej sytuacji, że sztab armii izraelskiej na odcinku północnym w mieście Safed, około 40 km od granicy z Libanem, został zaatakowany dronami. Znaczy, były dokładnie dwa drony, jeden eksplodował, drugi nie. No oczywiście to też jest odpowiedź na to, że widzimy, że Izrael tak jakby celuje w targeting killing, to znaczy w decydentów, czy to IRGC, czy też Hezbollahu, który gdzieś tam namierza w Syrii i w Libanie, to widzimy pewnego rodzaju taką grę w chwili obecnej. To znaczy to, że Izrael musi pokazywać przede wszystkim własnej opinii publicznej, która jest przerażona. Tak, przypomnę, 230 tysięcy Izraelczyków z północy uciekło z domów. To są naprawdę potężne kwoty, jeżeli mówimy o 9-milionowym Izraelu. Z tych 9 milionów jest 25% Arabów. Arabowie nie uciekają ze swoich domów, no bo po co? Nasrallah tylko po prostu czasami przeprasza, że no też muszą dostać czasami, no bo geografia, tak? Ale chodzi o to, że no, sytuacja jest po prostu tragiczna i moim zdaniem, patrząc na tak jakby na ile mam dostęp do informacji, ponieważ jeśli chodzi o stronę izraelską, ten dostęp do informacji jest dość mocno ograniczony, co jest akurat zrozumiałe, ale w związku z tym, że dalej 140 zakładników jest w rękach Hamasu, to, że ta Gaza została przeorana, przemielona i dalej tych zakładników nie ma, dalej nie ma tych głównych wyższych decydentów, takich jak Sinwar, jak Diyef, no to wojna na północy wydaje mi się zbędna, tak, zbędna totalnie, tym bardziej, że Izraelczycy zdają sobie sprawę, jak zawsze gardzili Hamasem, tak zawsze no, czuli ten respekt przed Hezbollahem i tu mamy już tak jakby odcinek, że ta wojna po prostu będzie o wiele bardziej brutalna, ale będzie krótsza. To znaczy też trzeba od razu powiedzieć, że to będą wymiany potężnych gongów wzajemnych, ale no nie będzie się tak ciągnęła jak ta Gaza, no bo Gaza się będzie ciągnęła jeszcze nie wiadomo ile i nawet dzisiaj Antony Blinken już przyjechał do Netanyahu i już po prostu nawet widać, że już tak jest zrezygnowany i zmęczony, ale cały świat arabski jest zrezygnowany i zmęczony. Wczoraj doszło do takiej ciekawej wypowiedzi, że ponoć Netanyahu zwrócił się do Emiratów Arabskich, żeby te jakieś zapomogi wypłaciły Palestyńczykom, no bo chodzi o to, że kilkaset tysięcy arabskich robotników z zachodniego brzegu Jordanu nie może wjechać do Izraela. Izrael zamknął zachodni brzeg, czyli że ci robotnicy no, nie mogą wjechać do pracy. Izrael zaczyna ściągać Tajów i Hindusów na ich miejsce. Mówię głównie o niewykwalifikowanej siły, no, czyli robotnikach, prawda, na farmach i tak dalej. No i Netanyahu chciał, żeby Emiraty tu zapłaciły jakąś zapomogę, no to Mohammed bin Zayed, prezydent Emiratów Arabskich, miał ponoć odpowiedź, że proś o pieniądze Żeleńskiego, tak? To najlepiej pokazuje to, że po prostu Arabowie mają dosyć, tak? Dosyć Ukrainy, dosyć tego, co się dzieje w Gazie, no bo ta wojna tak się nam rozciąga i tym bardziej, jeżeli dojdzie do kolejnego etapu, czyli do wojny pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, to wiemy o tym, że południowy Liban to są bramy na wojnę regionalną. Po prostu. To już chyba mówiłem w pierwszej naszej rozmowie, czy w jakiejś tam, że póki ten konflikt izraelsko-palestyński trzyma się tych granic mandatowych, jest w porządku, tak? To znaczy, to sprawa wewnętrzna, ale on po prostu się rozlazł i wiemy o tym, że bez Syrii, bez Iraku, bez Jemenu, no to ta wojna tak właściwie nie miałaby sensu, a ona i tak by miałaby pewnego rodzaju te aktywa irańskie tam by się uruchomiły. O Jemenie dzisiaj nie będziemy mówili, ale to jest niezwykle ważne. To jest najważniejszy odcinek tego frontu w sumie. Korporacje światowe mają już miliardy w plecy. Egipt już jest na skraju bankructwa de facto, tak? Miasto Eilat już jest praktycznie zbankrutowane. Wszystko przez to, że akurat właśnie Jemenczycy tam psocą na Morzu Czerwonym. To są bardzo wysokie koszty. Tak samo jak kwestia zasadnicza to, że Izrael, co prawda Iron Dome tam sobie dobrze radzi, ale wczoraj
był atak rakietowy z Iraku, a przedwczoraj był atak rakietowy z Iraku również. Znaczy wczoraj był na Haifa, a przedwczoraj był na Eilat, tak? Czyli że mamy tutaj tak właściwie nowych bohaterów. Jordania się też w sumie rozpruwa troszeczkę, ponieważ król Abdullah miał już dawniej potężny problem z tym, że z Syrii mu przychodziła broń i narkotyki. A istnieje bardzo poważne ryzyko, że też i bojówkarze będą przychodzili, będą wykorzystywali terytorium Jordanii do ataków na Izrael. Tak więc no tutaj tak właściwie jest bardzo duża presja na to, żeby tę wojnę zatrzymać, żeby jej nie eskalować. Nasrallah, czyli przywódca Hezbollahu, ma stanowisko jedno. Jak trzeba będzie się trzaskać, to się będą trzaskać. Natomiast też nie chcą się trzaskać, ponieważ Hezbollah istnieje po to, żeby pilnować irańskich interesów. Jeżeli będzie wojna z Hezbollahem pomiędzy Izraelem i Hezbollahem. Jeżeli Hezbollah nawet ją wygra, to znaczy się utrzyma i nie będzie, i będzie tak samo jak w 2006, czyli że po prostu no, nie zmieni się status quo, no to tak właściwie to nie będzie wielkie, to nie będzie żadne zwycięstwo dla Iranu, tak? Żadne zwycięstwo. Jak będzie porażka, to tym bardziej to będzie strata dla Iranu, no bo nawet jeżeli będzie zwycięstwo Hezbollahu, to będzie kolejne 10-15 lat na odbudowę infrastruktury, kadr, no bo Izraeli tam mocno przymieli, tak? Tak więc to akurat nie ma żadnych korzyści, a Hezbollah jest po to, żeby pilnować tego, żeby irański projekt atomowy i rakietowy się dalej rozwijał, dalej, żeby akurat nikt i nic mu tam nad Iranem nie latał z poważnego ze strony Izraela. Tak więc to jest zasadnicza sprawa. Tutaj też mamy jeszcze, musimy uwzględniać to, że Netanyahu, no on ma sytuację tak trochę nieciekawą, to znaczy chodzi trochę za... Trochę właśnie uprzedziłeś moje, Paweł, pytanie, bo ja przygotowując się do naszej rozmowy, to czytając zachodnie media, komunikaty, czytając o tych misjach dyplomatycznych, chociaż wspomnianego przez ciebie Blinkena, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że świat jest już zmęczony tym konfliktem, ale z drugiej strony jak wygląda właśnie czynnik polityczny w Izraelu? Czy Netanyahu nie dąży właśnie do tego, żeby ten konflikt w takiej większej lub może mniejszej formie nadal jednak był, bo gdzieś ten wątek polityczny jest też również bardzo ważny w samym Izraelu? No to jest po prostu dramat, jeśli chodzi o kwestie polityki izraelskiej. Przede wszystkim on ma koalicję z idiotami, tak, i ze szkodnikami już krążą po internecie autentyczne mapy jego koalicjantów, którzy tam chcą już jakieś osiedle w Gazie budować. Żadnych osiedli w Gazie nie będzie, Izrael na to nie ma pieniędzy, a Amerykanie tym bardziej nie dadzą. Nawet jeżeli będą wybory w Ameryce i się zmieni na, nie wiem, będzie wielki comeback Trumpa, Trump też żadnych osiedli nie będzie tutaj budował, to jest po prostu niemożliwe, tak? To już pewne pamiętasz tą wypowiedź, która mówiła, że oddajmy tylko takie jakby zarządzanie samorządowe Palestyńczykom, a my przejmijmy kontrolę nad resztą. Takie zdania w izraelskiej prasie się tak, pojawiają. Tak, ale tutaj one są autorstwa ludzi, którzy kontrolują de facto Netanyahu, ponieważ Netanyahu już to w sumie od początku całej tej koalicji nieszczęsnej, która ma już rok, tak, bo ona w grudniu się jakoś tak zawiązała, to ta relacja sił wewnątrz tej koalicji to wcale nie jest tak, że tam Netanyahu nimi dyryguje, to oni dyrygują Netanyahu. Netanyahu tak właściwie, on Netanyahu może jest mierny, ale nie jest głupi, tak? I on wie o tym, że pewne etapy w historii już nie mogą wrócić. On bardzo dobrze z jego punktu widzenia, bardzo dobrze przystopował projekt powrotu autonomii palestyńskiej do strefy Gazy, tak? To kilka tygodni temu o tym było bardzo głośno, Netanyahu na to się nie zgadza z tego względu, że on nie chce, żeby z tej wojny wyniknęło państwo palestyńskie. A zarówno Blinken wczoraj, który był w Arabii Saudyjskiej, jak i też saudyjskie komunikaty są jednoznaczne, że musi powstać jakaś droga polityczna do tego, żeby powstało państwo palestyńskie. Inaczej to w ogóle nie ma. Netanyahu chce oczywiście ten cały proces tego państwa palestyńskiego odraczać, ale jest to między innymi spowodowane tym, że on po pierwsze, jego koalicjanci są całkowicie przeciwko temu przeciw. On sam też jest przeciwko temu przeciw. Likud generalnie stoi przeciwko tej całej koncepcji państwa palestyńskiego. Autonomia. To akurat jest sprawa, nazwijmy to, mniej bolesna dla nich niż państwo palestyńskie. Dlatego też Netanyahu tutaj dość mocno walczy o to, żeby akurat po pierwsze nie ulec tej presji międzynarodowej, która by go skończyła. Po drugie, masz
szkodników, ponieważ on sam zdaje sobie sprawę z tego, że nawet część izraelskiego społeczeństwa nie chce wracać do żadnej Gazy. Tak oni, z tego co ja obserwuję w izraelskich mediach, to jak i też w różnych wypowiedziach, to oni chcą przemielić tą Gazę, w pewnym momencie po prostu zamknąć za sobą drzwi znowu i to wszystko. Tak, oczywiście najprawdopodobniej obecność wojskowa Izraela w Gazie będzie kilkuletnia. Na pewno będzie strefa buforowa, na pewno będą kilka przyczółków armii izraelskiej, które po prostu będą w tej Gazie. Jak to będzie wyglądało, jeszcze tego nie wiemy. Natomiast to wcale nie oznacza to, że akurat tam będą osiedla i wcale to nie oznacza to, że tutaj Izrael po prostu będzie chciał jakieś takie działania, które uwsteczniające pewne procesy polityczne prowadzić, ponieważ kwestia osiedli, ona jest uwsteczniająca. Tym bardziej, że Izrael ale tak właściwie patrząc na swoją północ, czyli na ten odcinek najważniejszy, tak? No bo północ jest zawsze najważniejsza, jeśli chodzi o konflikty blisko wschodnie, znaczy izraelsko-arabski północ jest najważniejsza. Południe, Gaza, zachodni brzeg nie jest ważna, północ jest najważniejsza z tego względu, że tam jest woda, tam są obszary gospodarcze, no i tam jest tak właściwie Iran. Tak więc to jest najważniejsze, no tylko że Galilea na przykład jest zdominowana przez Arabów. Tak, i to jeszcze bardziej teraz to widać. Tak, jeszcze nie wiadomo, czy za kilka miesięcy, ponieważ już się okazuje, że 200 tysięcy Izraelczyków straciło pracę. To jest bardzo poważne. No i chodzi o to, że też nie wiadomo, czy nie będzie scysji wewnątrz samym Izraelu pomiędzy Arabami i Żydami. To wcale nie jest takie niewykluczone, no bo to jednak podstawa tej koegzystencji arabsko-żydowskiej w samym Izraelu to jest tylko oparta na gospodarce. No to po prostu Arabowie żyją w nowoczesnym, dobrym, dostatnim, potężnym kraju i jest im dobrze, ale wiemy o tym, że zawsze są najbiedniejsi, pierwsi zwalniani i to akurat właśnie Arabowie będą są już zwalniani. Tak więc tu akurat trzeba, bo Izrael już patrzy od kilkunastu lat bardziej z trwogą na Galileę, to już akurat tam straci większość żydowską i to jest akurat większy problem. Ale to teraz tak wracając. Netanyahu tak właściwie on wie o tym, że jeżeli on straci swoich koalicjantów, to on może przejść do historii. Dlaczego? Ponieważ najprawdopodobniej te wszystkie skrajne partyjki, które są właśnie jego koalicjantami, jak ultraortodoksi, Szas i tak dalej, oni zyskują na tej wojnie. Bardzo mocno zyskują, ponieważ ich elektorat się utwierdza, ukrzepia, tak, po prostu. To, że Arabowie ich nienawidzą, żadnego procesu pokojowego, tutaj trzymamy się silnie zwarto, jest kryzys gospodarczy, to tym bardziej, tak, to nigdy nie służy liberałom, tak, jeśli chodzi o takie trudne sytuacje dziejowe, to nigdy to nie służy liberałom. Tak więc tutaj akurat Netanyahu albo się przyklei do lewicy, albo po prostu będzie jakoś manewrował i najprawdopodobniej akurat kwestia teraz zasadnicza. Moim zdaniem, gdyby sytuacja na chwilę obecną jest taka, że Netanyahu nie będzie chciał mieć kontynuacji tej wojny na odcinku północnym, tylko będzie mielił tą Gazę. Będzie ją mielił i jeszcze jakiś tam etap tego konfliktu na północy nie jest na tyle drastyczny, żeby po prostu to wymagało jakiejś interwencji, tym bardziej, że Amerykanie jednoznacznie mówią, że nie będą pomagać Izraelowi w trakcie tej wojny. Znaczy ja mówię, jak to są komunikaty medialne, jak to będzie naprawdę, to zobaczymy. Ale już teraz pojawiają się bardzo duże, w samych Stanach, przecież Biden już rozpoczął kampanię wyborczą i już ma problemy. Wczoraj przecież w Stanach już miał tam dość mocne na jakimś spotkaniu, już nie pamiętam gdzie, ale już tam u pół sali krzyczało za gazu, w ogóle jakieś takie różne historię miał. Blinken też chodzi, teraz lata po Bliskim Wschodzie cały blady, no bo wie o tym, że ta sytuacja jest dla nich bardzo mocno krępująca, tak? Być może, bo tutaj pytałeś mnie o czynnik wewnętrzny. Ja mam taką obserwację, że być może Netanyahu będzie chciał tą wojną uwalić Bidena. To jest możliwe, ale ja mam znowu takie wrażenie, wyprowadź mnie z błędu, że kwestia tej oblężonej twierdzy, tego zagrożenia Hamasu, to jest tak zakorzeniona kwestia polityki izraelskiej, że zakończenie jakiejkolwiek tego konfliktu nie służy politycznie politykom w Izraelu. Wiesz o co chodzi? Że ta kwestia... Ale to jest takim ostatecznym rozwiązaniem koniec? Nie, o to mi chodzi. Że po prostu, że ten konflikt nawet w mniejszej formie niech trwa, niech on się tli, bo to jest tak ważny czynnik polityki izraelskiej, że zakończenie powiedzmy jednej czy drugiej kwestii pokojowo, to nie wchodzi w grę dla
izraelskich polityków. Że wiesz, to jest tak zakorzenione od momentu powstania państwa izraelskiego, to zagrożenie, że ten czynnik nadal musi się jakokolwiek tlić. Przychodzą te fazy, że on jest tam, powiedzmy, to ognisko płonie coraz bardziej i my nigdy tak naprawdę nie doczekamy się jakiegoś rozwiązania w tym regionie świata pokojowego. Znaczy, jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, on jest zero-jedynkowy, więc on nie musi być w żaden sposób rozwiązany i póki on się trzyma tych swoich granic, tego mandatowej Palestyny, to jest wszystko w porządku, tak? Gorzej jest to, że po prostu nam się zleciały po prostu szerszenie, jeśli chodzi o tą wojnę, no bo tak jak już mówiłem, Jemen jest o wiele ważniejszy, tak? To no, w Gazie zginęło chyba 30 tysięcy ludzi, tak już. No to jest straszna zbrodnia i w ogóle jest straszna tragedia, ale też było od samego początku wojny, wiadomo, że tak to się skończy, tak? I nawet ich jeszcze dalej orają tu gaz, ale to nie ma żadnego rozwiązania politycznego tam, nie ma. Nie ma. Oni nie wyciągną nikogo, oni jak wyciągną kogoś z tunelu, tam powiedzą, ty będziesz rządził tą gazą, no to to jest... Tak? To po prostu się nie da. Tak więc moim takim marzeniem jest to, żeby ta wojna, trochę tak jak mówisz, żeby ona się tliła, ale tylko i wyłącznie na bardzo wąskim, ograniczonym terenie. I to by było w porządku. Znaczy w sensie, żeby to już byśmy z tym żyli. Ale problem jest taki, że akurat się zaktywizowało to wszystko wokół i to jest o wiele poważniejsze. Tak? No przecież teraz w Iraku jest... Boże, Irak. To jest dopiero poważny temat, tak? 2500 Amerykanów tam jest, stacjonuje w Iraku, głównie w północnym Iraku. No oczywiście też tam mają swoją potężną ambasadę w Bagdadzie. No i to jest od 8 października non-stop nawalane przez szyitów. Non-stop, tak, non-stop. Dzień prawie komunikaty. Tak jest. Premier Iraku al-Sudani stwierdził, że Amerykanie już muszą wyjść, tak? Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że Kurdom zależy na tym, żeby Amerykanie tam byli. No to już mamy tutaj tak właściwie rozłożenie się od wewnątrz, tak? Koniec, bo przecież Kurdom zależy na tym, żeby tam byli Amerykanie i w ogóle i oni na tym korzystają i na tym oni mają non-stop scysję z rządem w Bagdadzie. No i tu mamy to, że przez tą gazę nam się rozleci kolejne państwo, tak? Że akurat mamy taki efekt domina z tego wszystkiego. I to się wszystko zaczęło właśnie przez gazę, albo raczej się uaktywnia przez gazę. No i to są te wszystkie czynniki regionalne, w sumie globalne, naciskające na to, żeby ta wojna się już skończyła, albo żeby ona się przede wszystkim nie rozlazła. I pozostaje teraz pytanie zasadnicze. Moim zdaniem wszystko zależy od Amerykanów, ponieważ jak oni przycisną naprawdę na Netanyahu potężnie, powiedzą, Bibi, masz 40 miliardów deficytu już, a jeszcze kolejne tam miliardy po prostu będą, jak to księgowy podejdzie, prawda, i wszystko podliczy, to tam może, nie wiem, do 100 nawet dojdzie i musisz kończyć, bo my ci nie damy tych pieniędzy. Tak, no bo to jednak Amerykanie wszystko dają. No a tutaj mówimy już, Izrael dostaje rocznie 5-6 miliardów dolarów, tak? A tu już mówimy o takich pieniądzach, które po prostu naprawdę amerykańskiego podatnika bardzo, ale to bardzo mocno wnerwiają. Tym bardziej, że akurat przecież jest cała ta dyskusja, jeśli chodzi o politykę amerykańską odnośnie tego, żeby te pieniądze nie wypływały na Ukrainę, nie wypływały gdzieś tam tylko w końcu, żeby Amerykanie zaczęli tam własną infrastrukturę budować, żeby w końcu zajęli się narkomanami, mniejszościami, czy większościami kolorowymi i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest akurat bardzo poważne, czy to jest w ogóle bardzo poważne względem też nas nawet, no bo jeżeli dojdzie do pewnego rodzaju przeciążenia amerykańskiego budżetu albo też nawet w ogóle możliwości, jeszcze widzimy, że Korea, to nam się dziwne rzeczy tam dzieją, to jeśli chodzi o nasz odcinek świata, no to my możemy się czuć zagrożeni, no bo po prostu naturalnie nie starczy dla nas tej kołdry. Tak więc to akurat jest problem taki, że akurat no właśnie kwestia zasadnicza, że Amerykanie no w jeden sposób no mogą zakończyć tą wojnę i mogą ją w każdej chwili tak jakby uspokoić, nawet zgaszając Izraelowi światło, a z drugiej strony no jest jeszcze, wydaje mi się, że takie terminy się pojawiają, tak, mamy początek stycznia, tak, w mediach izraelskich pojawiał się taki termin połowa stycznia albo koniec stycznia, jako będzie ten etap zakończenia tej gorącej operacji w strefie gazy, tylko gorąca operacja w strefie gazy. Ja już wczoraj czytałem taki komentarz, że po zakończeniu tej gorącej części strefy gazy wojska specjalne będą teraz szukały tych zakładników, tak, czy to jest Sinwara. Tak więc tutaj akurat nam się rozciąga cały ten proces wielotygodniowy, czy też wielomiesięczny, no bo fakty są takie, że wczoraj rakiety poleciały znowu na Tel Awiw, tak? Trzeci miesiąc wojny.
Netanyahu nie odzyskał zakładników i nie zlikwidował czołówki Hamasu. Plus jeszcze wpadki z tymi zakładnikami, przecież pamiętamy. Plus jeszcze 4 czy 5 tam zginęło. Tak? Więc nawet jeżeli ładnie tam Musawiego w Damaszku zlikwidowali, tak, nawet i zięcia Nasrallaha wczoraj, przepraszam, szwagra Nasrallaha wczoraj zlikwidowali, to wcale nie oznacza to, że akurat tym głównym celem dla samego Netanyahu, no to są jednak inne założenia niż kwestia regionalna. Bo to, że Izrael na przykład zmienił doktrynę swoją w Syrii teraz, ale to bardzo jest zauważalne, to znaczy to, że akurat Izrael zawsze od kilku lat bombardował te konwoje w Syrii, ale często było tak, że na przykład IRGC czy Hezbollah zostawił, to znaczy tam na przykład bombardował drogę czy przy drodze coś tam ci z IRGC czy z Hezbollah uciekali do rowu i później te ciężarówki bombardował, tak? Jedna po drugiej. No teraz już bombarduje te ciężarówki razem z tymi załogami, tak więc to jest akurat takie znamienne. Natomiast fakty są takie, że no Gaza rozlicza Netanyahu, a na tą chwilę tak właściwie te rozliczenia wyglądają bardzo, ale to bardzo blado. Paweł, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście, jeżeli interesujecie się tym tematem, odsyłam na media społecznościowe Pawła, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, śledzenia nas na Twitterze. Paweł, jeszcze raz serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że niedługo porozmawiamy o wiele pozytywniejszych informacjach z tego regionu świata. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.